Witam wszystkich serdecznie. Kolejny odcinek. Mam moją ósemkę, która jest zmęczona. Mam nadzieję, że będzie widać. Tu jest pęknięta, obita. Tutaj nic za bardzo nie widać, poza tym, że tutaj jakby ta krawędź zewnętrzna z tyłu wychodzi. Tutaj to było. Tu jest jakby... rozchodzi się ramka. Tu jest mocno poobijane, tu jest wciśnięte. Tu jest też mocno poobijany. Wyświetlacz podróbka. Nie ma już synchronizacji kolorów. A tak wygląda wszystko ok. Rozładowałem do 13%, bo tak jest zalecane, żeby było jak najbardziej rozładowana bateria. No co, wyłączamy. Tym bardziej, że boję się, co tam zobaczę w środku. Sprzedawca mi pozwolił na wymianę baterii w własnym zakresie. Tylko na pewno się nie spodziewał tego, że własny zakres oznacza, że to będę robił całkowicie sam. Aha, najważniejsza rzecz. Damy sobie start. Ok, więc minuta z 20 sekundami mamy poślizgu między tym zegarkiem a tym, co się nagrywa. Tak, śrubki mamy wykręcone. Spróbuję najpierw to wyciągnąć tak. Bo wziąłem sobie, przygotowałem termometr. Czemu tak pokazuje? 122. A, jakiś syf musiał wlecieć do środka. Tak, ostatnio miałem to samo. I chciałem to użyć, żeby te mam przygotowanego hot aira, żeby to zrobić. Ale stójcie, zaraz sobie naprawimy. Chcę, żeby to było w jednym kawałku, że w razie W jakby coś odkryłem w środku, że jest, jak to się mówi, nie tak jak powinno być, żeby była podkładka do reklamacji. Dobra, powinno być lepiej. Nie, dalej jest coś nie tak. Bo nie wiem, czy będę musiał rozklejać go, czy nie. Bo tak patrząc, to znając życie, jest bardzo mocno na Jana to zrobione. Dobra, z tego nie skorzystam. Się musiało zepsuć akurat teraz. Ja przed chwilą sprawdzałem. Ok. Więc spróbuję to otworzyć. Siadam do stołu i lecę z tematem. Mam nadzieję, że wszystko widać. Spróbuję najpierw, tutaj jest lekko obita krawędź. Tu się wbić pod... OK. Idzie to szybciej i sprawniej niż sądziłem. W ogóle nie jest wklejone. Tu sobie pilnikiem lekko zaostrzyłem, żeby... jak to się mówi, mieć... krawędź. OK. W ogóle nie ma uszczelki, więc spoko było poskładane, bez uszczelki nawet, mocno na Jana. Okej, co tu widzimy w środku? Coś tu było mocno rzeźbione, już to pokazuję. Dam bliżej kamery, mam nadzieję, że ostrość się złapie. Tu widać ślady wody, tutaj też widać ślady wody i jakiegoś działania. Co tu jeszcze? Tutaj jakieś dziwne farfocle są. Nie chcę metalowym elementem tu pokazywać. Ja wezmę sobie, o, żeby nie było, pincetę taką. Ona jest obojętna termicznie i elektrycznie. Nie ma w ogóle uszczelki, ani tu, ani tu. Taśma jest oryginał. Ta taśma chyba też jest oryginał. Tu jest coś chyba z resztki z podklejki. Zaraz spróbujemy trochę ściągnąć. Coś tutaj jest, jakaś resztka z podklejki. Tu jest jakiś ślad dziwny. Tutaj tak samo. No, coś tutaj było kopane. Tutaj jest jakaś plomba. Ktoś coś robił, tutaj naklejka jest ściągnięta z chyba płyty głównej, więc coś tu się już kiedyś działo.
Wiedziałem, że tanio nie znaczy, znaczy dobrze, więc tu jest jakaś kapa, jak to się mówi. Nie wiem, co odkryję, jak ściągnę baterię i odkręcę śrubki. Jeszcze tak patrzę, czy są wszystkie śrubki. Na razie nie widzę, żeby coś brakowało, bo zazwyczaj coś brakuje po takich numerach. Tu przy kamerze też jest jakieś to takie przydziobane. Nie wiem, czy będzie widać. Jest to jakieś takie przydziobane. No, wyświetlacz jest tu pomarszczony. Tu. Tu coś ocierało. Tu. Nie wiem, czy bateria jest źle wklejona albo coś. Zobaczymy. Zaraz to wyciągnę. Odłączę tasiemki. I zobaczymy dalej, co tu się dzieje, albo co się nie dzieje. Dobra, startujemy. Sobie dam tak. I co my tu potrzebujemy? Krzyżaczka. Na szczęście sobie przygotowałem wszystkie narzędzia. No. Krzyżaczek jest. Zaczniemy od tego. Jakoś tak mocno to dowalone jest, tak mi się wydaje. Nie podoba mi się to. Nie ten śrubokręt. Ten. Już jest mój trzeci telefon, co robię. A ten mi się najbardziej nie podoba z tej całej trójcy. Jest najbardziej tutaj coś było robione. To tak grubo. Tu jest jakiś ślad jeszcze od tej kamery, czyli ona za bardzo chyba dobrze nie dolega. Okej, czyli tutaj jeszcze będzie śrubka pod tym gdzieś. Jest. Puściła. Może teraz pójdzie. Poszło. Coś pod blaszką widać. Pod blaszką nic nie widać. Rozłączymy sobie konektorek z wyświetlacza. Teraz, który jest, jeszcze chyba ten trzeba wyłączyć. No chodź. Ok, czyli mamy dwa. Bateria to jest chyba ten. Zaraz go wyczepimy. Przynajmniej mam taki zamiar go wyczepić. Ok, to będzie bateria, jest wyczepione. I teraz potrzebujemy te śrubki stąd. I zaraz zobaczymy, co tu się działo. Jakieś to takie pomasażone, niedokręcone. Te śrubki se dam tutaj na bok. Bo znając życie, widzę już, że są różne długości, co mi się nie podoba, bo zawsze z tym mam problem. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że nic złego. Ok, pinceta. Jeszcze jedna śrubka. Jest blaszka, jest konektorek. Chodź teraz. Pyk. I zobaczymy sobie przybliżę do Was, żeby było jak najwięcej widać, w jakim to jest stanie. Tak jak mówiłem, tu jest jakaś polepa jeszcze została. Tutaj jest jakiś ślad odciśnięty. Kamera prawdopodobnie jest oryginał. Mam nadzieję, że widać. Nie wiem, czy zoom się złapał. Tu jest o jakieś otarcie. Tu są otarcia.
Jest to pomarszczone tak pod kątem, nie jesteście w stanie widzieć, ale widać, że bateria się odcisła na tym wyświetlaczu, na tej folii. Co tu jeszcze widać? Słaba jakość tutaj z tego plastiku wylewka wyszła na ramkę. Nie jest to jakiś tam chyba oryginał, mega, ale przynajmniej są wszystkie śrubki. Dobra. Wyświetlacz nie będziemy męczyć. Trutona i tak nie ma, więc nie będziemy, jak to się mówi, się nad tym rozwodzić. Okej. Teraz zobaczmy tutaj do środka. Tego nie zrobiłem. Ktoś tu to masażył. Nie wiem czemu. Tutaj jest też coś takiego dziwnego. Tu jest naklejka uszkodzona, tu naklejka jest przełamana. Więc ktoś tutaj coś kopał. Tu jest resztka podklejki. Uciekałem trochę za bardzo. Resztka podklejki. Tu też jest resztka. Tu jest ogólnie wyczyszczone. Tu jest syf. Tu jest też mnóstwo syfu. Nic więcej na razie nie jestem w stanie powiedzieć. Tym bardziej, że to jest moje pierwsze urządzenie, co rozbieram ten model. Tu mi się to bardzo nie podoba, że tu jest jakieś takie. Nie wiem, czy tu mi się tam w stanie pokazać. Takie zacienione jest tutaj tak samo, że to jest takie jakieś jakby zalane topnikiem coś robione albo coś takiego. Nie wiem. Zobaczymy, co to pokaże dalej. Zobaczymy, jak się ściągnie baterię, co będzie widać pod spodem. Czy to jest na oryginalnej, bo niby są dwie wklejki. Zobaczymy, co będzie dalej. Bateria jest wyciągnięta. Co wyciągamy? Wyciągamy, zobaczymy. Tu nie widzę nic więcej. Wolę teraz w razie W przestać to robić i zgłosić, że jest coś nie tak, niż żeby później płakać. Tu coś tak, nie wiem, czy to będzie widać. Tu jest coś masażone, jakieś farfocle są. Możliwe, że tylne szkło było kiedyś wymieniane. Może dlatego też tutaj to jest całe takie zryte. Tu. Tam jest syf. Tu. Nie widać na pewno, ale jest. Dobra. Biorę się za prucie baterii. Spróbujemy sobie tym. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł. Teoretycznie metalowy element przy baterii nie jest zbyt bezpieczny, ale zobaczymy, jak to pójdzie. No, podklejka daje siwe znaki. No. Cały moduł się rusza. Mamy z jednej strony. No chodź, mamy z drugiej strony. I teraz teoretycznie, jak patrząc na oryginalną, tylko nie wiem, czy ona ma być tak, czy tak, się okaże. To tutaj powinna być inna połówka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Czy da to radę puścić? Na razie idzie. Zobaczymy. Wolę delikatnie, żeby wszystko wyszło, niż tak jak kiedyś robiłem, że się to wszystko wypruło. Ale dźwięk jest dobry, więc wyszła cała. Tyle dobrze. Ale trzyma jak wściekła, chyba jeszcze oryginał.
Teraz zobaczymy, czy na tą da radę mi się wkręcić tą drugą. A stabilnie. Damy radę. Dźwięk jest dobry, więc lecimy z tematem. Ok, ja sobie muszę zobaczyć, która minuta leci. 15. I zoom się stracił. Dobra, zoom jest. Ok, to sobie ściągniemy. Teraz do tej podklejki od góry. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Tylko że za bardzo ta pinceta nie chce tego łapać. Weźmiemy sobie taką einfachową. Ona jest bardziej ostra. Ale ona też sobie z tym za bardzo nie radzi. A nie chcę tego pourywać. Tym bardziej, że nie chcę nic tu uszkodzić. Na razie idzie. Dźwięki są fajne. Okay, wyszła cała, nic się nie urwało. Brawo ja, tym razem się udaje. W sumie też tutaj jest fajnie, bo nie jest przez całość. Tylko tu są jakby cztery osobne. Więc jest git. Podklejki tutaj zostało, ok. Nie ma jak to pazur, choć w sumie mam poobcinane, to nie widać, żeby coś one chciały brać. Zobaczmy tutaj dalej. No chodź. Zacząć ciężko, a później to idzie. No. Ciężko to idzie. Ok. Tak sobie złapiemy. I lecimy z tematem. Czy się udawało bez podgrzewania? Chciałem grzać. Ale wyszło, że nie ma potrzeby. Więc się udało, jak to się mówi. O, bateria sama teraz aż podskoczyła z radości, że zaraz będzie wymieniona. To sobie wyczyszczę, bo to się chyba zaraz przyda. Okay, jak wygląda bateria od drugiej strony? Tu są jakieś dziwne ślady. Bliżej, żeby było widać. Świecące się ślady. Nie wiem, czy to jest po podklejce, czy po tym, co się działo w środku. Są takie ślady jakby z zalania, albo coś takiego. To się udało rozmazać albo po topniku, albo po czymś. To było od strony płyty, więc stawiam na to, że coś tutaj było rzeźbione. Dzisiaj baterię sobie odłożymy na bok. Zresztą tutaj też widać, są jakieś takie ślady. Ktoś coś tutaj z tą płytą rzeźbił. Prawdopodobnie podlinkuję tutaj jednego fachowca. Mam nadzieję, że coś będzie w stanie mi powiedzieć, co tutaj było robione, jak znajdzie czas i będzie taki miły.
Bo mi ciężko powiedzieć, ale wygląda na to, że ktoś coś tu robił. Tym bardziej, że ta naklejka, teraz widzę, ona jest jakaś taka, no, niedojechana. Mam nadzieję, że to widać. Taka niedojechana. Więc coś tu było kopane. Nie wiem co, ale coś tu było kopane. Mam nadzieję, że nic, przynajmniej ja nie narobię. Wezmę sobie teraz przerwę na chwilę, bo mam 20 minut, a później ciężko mi się to montuje z racji tego sprzętu, co używam. Więc przerywam dosłownie na chwilę. Patrzcie, ile tam jest. Przerywam i zaczynam na nowo nagrywać. Ok, jesteśmy dalej. Musiałem sobie przerwać, jak mówiłem, żeby po prostu umieć to zmontować, bo na tym sprzęcie, co robię, jest problematyczne, jak jest duży plik. No i dobra, mamy wyczyszczone. Teraz wyczyszczę sobie ramkę, bo jest zadziobana. Wezmę sobie w tych zestawach były takie fajne śrubokręciki, albo sobie wezmę tą szpachelkę. Szpachelkę oblecę sobie wszystko, daję zoom i lecę z tematem. Jest. Tylko tak jeszcze z ciekawości zobaczę, gdzie to jest rozciosane. Bo tu jest pęknięte, ale w środku nie widać, żeby było pęknięte. Ale jest w środku syf. Najpierw wyczyszczę, później wezmę pędzelek i to lekko opędzluję. Jak to się mówi, jestem laikiem, nie robię tego dla zarobku ani nic, ja to robię dla siebie, bardziej dla was. Bo jak czasem mi przychodzi nagrywać filmik jakiś, i zaczyna buczeć mikrofon, to jest naprawdę dla mnie wkurzające, bo ja to muszę montować, mimo że były specjalnie zbierane pieniądze na mikrofon, który teraz używam. Były specjalnie zbierane pieniądze, a nie zawsze jestem w stanie użyć. To chcę przynajmniej, żebyście mieli te audio jak najlepsze. Że mimo, że co robię, może nie jest treścią ani jakością najlepiej wykonane, ale żeby przynajmniej te audio było dla was jak najmniej wkurzające, jak to się mówi. Więc jak to się mówi? Staram się, dlatego też wymieniam tą baterię, bo tak gadaliśmy ze sprzedawcą, który mi to sprzedał, że prawdopodobnie wina leży po stronie baterii, że bateria po prostu umiera i taki jest efekt. No ale powiem szczerze, nie wiem co ma bateria do buczącego mikrofonu, jak się nagrywa. Ja bardziej stawiam, że coś tu będzie jeszcze spieprzone. Jakaś maniana będzie odwalona jeszcze. Dlatego to wszystko jest nagrywane na bieżąco, żeby była podkładka, że jak będzie dalej źle działało, to będzie możliwość reklamowania. Mam nadzieję, że nie odbiegam za bardzo standardom, jakie robią serwisy. Bo tak patrząc, że nawet nie dali uszczelki, to chyba troszeczkę jest wyżej jakość ode mnie. Znaczy ja mam wyższą jakość. Ja przynajmniej to wyczyszczę z poprzednich napraw, które tutaj musiały mieć miejsce. Dobra, wezmę sobie pędzelek. Gdzieś tutaj miałem pędzelki. Pędzelki są. Takie małe pędzelki. Nie do tego, ale jak to się mówi, dają radę. Ja nie chcę tego syfu tu w środku. Paluchy na pewno zostawię, choć troszeczkę postaram się je pościerać. W sumie chyba to niepotrzebnie odklejałem. To niepotrzebnie odłączałem. Bo bateria jest tu. Ale wtyczka z baterii wygląda ok. Dobra. Nie wiem, czy to było widać, bo mogłem pociągnąć poza kamerę. Wszystkie farfocle chcę wygonić stąd. Bo je
jest ich troszeczkę. Coś tu było kopane, tylko ja nie wiem co. Tak to jest. Wolałem kupić taniej, bo ten telefon, co nagrywa teraz, był 3 razy w serwisie. Aż wymienili płytę telefonu, prawdopodobnie wymienili całą tą płytkę. Baterie nie wymieniali, coś jeszcze tutaj kopali, 3 razy coś było wymieniane, naprawiane. I za ostatnim razem, aha, jeszcze nawet wyświetlacz mi wymienili, bo wyświetlacz tracił kolory w tym telefonie, co teraz nagrywa. No i jest teraz Atom, praktycznie nowy telefon, ale 3 razy trzeba było oddać na serwis i udokumentować, że coś jest nie tak. Więc jak to się mówi, czasem się opłaca, czasem się nie opłaca. W moim wypadku wolę, żeby działało. I dyskomfort rozparowywania z zegarkiem i tak dalej biorę na siebie, żeby po prostu działało. Dobra. Teraz bym musiał wkleić baterię. I teraz tak. Widziałem filmik, żeby to nie przeciągać. Jakby pan Rafał oglądał, to proszę mi powiedzieć, czy te baterie są warte czegokolwiek. To jest Pro Repair. Niestety nic lepszego nie trafiłem na ale drogo. I teraz muszę zrobić przystawkę. To będzie tak. I to będzie prawdopodobnie tak. Więc to muszę wkleić tak. Jak się nie mylę, sobie jeszcze raz zobaczę. To będzie tak, to będzie tak. Tylko że tu mam jakiś syf. Wszystko się poprzyklejało, co wyciągłem z tego. Dobra. Chodź. To jest to, że to jest mój trzeci telefon, co robię. I nie chcę tego za bardzo zmaścić. Dam sobie tak, żeby widzieć. Okej, stawiam na to, że gdzieś jakoś tak. W miarę mi się udało. Widziałem, że jakimiś metalowymi elementami to dociskają. Ja wolę paluchami. Paluchy przynajmniej mi może urwać, ale jak to się mi zwarcia nie zrobię. Myślę, że będę naładowany. Na razie nie jestem naładowany, więc jest ok. Spróbujemy sobie to ściągnąć. Troszkę mi się ręce trzęsą, bo wypiłem kawę. Jestem, jak to się mówi, na kofeinie. To już bym nie chciał robić metalem. Tym bardziej, że to jest przy module zasilania z baterii. Okay. Pyk, cyk, jest, tylko że syf. Musiał tutaj wszystko to poogarniać. I teraz tak, teraz góra. Tutaj też jest folia ochronna. Pyk i pyk. Dobra. Mam nadzieję, że tego nie spierdzieliłem za bardzo. Jeszcze raz wydmuchamy. Mam nadzieję, że to wygląda lepiej niż było. Niestety pozostawiam paluchy. Choć może wezmę troszeczkę. Wytrę przynajmniej troszkę moje paluchy. Paluchy mogą być, jak to mówi pan Rafał. Chińczyki nawet zostawiają paluchy. Ale syfu nie chcę mieć w środku. Dobrze, ściągamy dolną podklejkę. Tak to średnio wyszło, ale myślę, że to się jakoś obędzie. Tak patrzę, że tutaj jeszcze jest taki dziwny ślad. Mam nadzieję, że będzie widać. Tutaj jest taki dziwny ślad.
koło zgrzewu. Takie przebarwienie. I tak, dajemy sobie do gniazda. Wskoczyło. Z racji, że to jest całkowicie nowe ogniwo, to ta tasiemka nie jest w żaden sposób zagniecona. Tylko troszeczkę mało miejsca dałem tutaj koło wibratora. Ale okej. Okej, pasuje. Tu dałem więcej miejsca niż tu, ale tu są taśmy. Uznajmy, że błąd z mojej strony. Tu się udało w miarę równo. Jest ok. Wyciągniemy zaś zasilanie, żeby czegoś nie narobić. Lekko podociskam paluchem. Jest ok. Zobaczmy, która minuta. 10. Jest w miarę ok. Dobrze. Czyli to mamy przygotowane. Wiemy, że coś tu było robione. Jeszcze tutaj to wytrę. Uszczelkę mam w innym pomieszczeniu. Zaraz po nią skoczę. Więc jak to się mówi, jeszcze tutaj to przelecę. Powycieram moje zajebiste odciski, ale niestety i tak zostają ślady po poprzednich naprawach. Teraz tak. Teraz tutaj jest coś do wyczyszczenia. Poza tym, co tutaj jest. Okej, to się aż dźwiga tu. Mam nadzieję, że to widać. Pokażę to. Tutaj ta folia. Jak ciągnę, to aż to się dźwiga. Ale to usuniemy, bo nie wiem, do czego to jest. A skoro i tak nie jest wklejone dobrze, to wyrwę to. Prawdopodobnie to jest, żeby trzymało się to wszystko kupy. No ale zobaczymy, co tutaj dalej. Zoom jest, muszę poprawiać. Okej, okay, coś tu widać, jak patrzę z bliska. Nic tu nie ma. Tutaj tutaj są jakieś resztki tego, tej uszczelki. Tutaj nic nie ma. Czyli co, można powiedzieć, że spróbujemy się pozbyć paluchów moich. Jakieś, nie wiem, mam takie wrażenie. To nierówno by ten wyświetlacz jakby był wstępnie naprężony. Coś płaskiego, żeby spróbować. Najlepiej by było szkło jakieś, albo coś takiego większego, płaskiego. Nie. To jest nierówność stołu. No. Tak skacze, tak nie skacze. Stawiam, że nierówno. A, to jest płaskie. Jest ok. Dobra. Tutaj nie widać, żeby było krzywe. Czyli po prostu stół. Tu mam paluchy wytarte. Dobra. Jest 42. Przerwę, żeby zaś do montażu było łatwiejsze. Jest. Powiedz, jest 51, 52. Dobra, idę po uszelkę. Zaczynamy składać tego pieruna. Znaleźć tą uszczelkę. Tak to jest, jak się coś odkłada na dłużej. Nie umiem tego znaleźć. Nie umiem to tu.
To nie jest małe. Gdzieś może podciąć. Gdzieś przyjąłem usztelkę z ekranu. No dobrze. Bardzo niedobrze. To miałem tutaj w komplecie. Zobaczę, może gdzieś tam w pudełku jest. Może, że to dałem. Nie, nie ma w środku. W środku tego nie ma i chyba coś mi spadło. Trzy śrubki. Są trzy śrubki. Tutaj są cztery śrubki, jest okej. Chyba muszę przerwać i poszukać musztelkę, bo nie wiem, gdzie ją dałem. No. Trudno, na razie to tak leży. W sumie już wszystko było nakopane, co mogło być. Teraz tylko muszę musztelkę poszukać, nie wiem, gdzie ją dałem. Dobrze, wiele minut później nie znalazłem. Albo? Dobra. Najciemniej pod latarką. To będę musiał zamazać. W pudełku, co miałem z tym, znalazłem muszelkę. Jestem zajebisty. Najciemniej pod latarnią. Okej. Czas leci. Szukałem. Znalazłem. To może z nerwów. Troszeczkę myślałem, że tutaj nic nie będzie podziane, a jednak było. Dobra, zoom. Lecimy. To prawdopodobnie będzie tak. Jest zafarfoslowane, bo to chwilę czekało, chyba ponad 2 miesiące. Dobra, spróbujemy to zrobić. Mikrofon włączony. Teraz tak, która jest gdzie? Ma być co? Tak. Spróbujemy od tej strony. I spróbujemy od tej najdłuższej krawędzi. Tylko, że tutaj mamy jakiegoś farfocla. Ręce się trzęsą. Nie jest dobra rzecz do takich dokładnych rzeczy. Ta uszczelka też tak, nie wiem, czy jest super dopasowana, czy nie. I teraz tak, weźmiemy sobie totołój i sobie przelecimy tutaj te wszystkie krawędzie, żeby to docisnąć wstępnie. Później ekran jeszcze dociśnie, ale tak, żeby było już wstępnie ok. Niech to ma przynajmniej troszeczkę tych parametrów, co powinno mieć, a mianowicie troszeczkę pyłoodporności, bo jednak w pracy tam się może coś dostać, a że troszeczkę dużo pracuję z metalem, więc metalowe opiłki i elektronika się raczej nie dodaje. Dobra, udało się. Okej. Uda się to ściągnąć. Nie, odchodzi razem z... Uszczelka odchodzi razem z tą osłonką. Spróbujemy. No. Tak mocniej trochę docisnąć pincetą punktowo. Ok, kawałek poszło. Tylko, że tylko kawałek i to się bardziej urywa niż idzie. No chodź. Też jakaś lipna ta uszczelka jest. Mam nadzieję, że zoom jest. Dobra, poprawiam zoom. Lipa ta uszczelka. Okej, poszukał kawałek dalej, tak jakbym chciał. Chyba sobie zaczniemy od innego roga. Czy to też tak się trzyma, jakby nie chciało. Chyba jeszcze miałem to odtłuścić, bo widocznie to całe tłuste jest. Spróbujemy gdzieś tu. Tutaj
miarę trzyma. Ok. Schodzi. Tutaj ta uszczelka jest jakaś taka mało dociśnięta. Mam nadzieję, że to ekran dociśnie. No ale zobaczymy. Schodzi. Tutaj mnie właśnie ten moment interesuje. Muszę sobie to podtrzymywać, bo to się w ogóle tutaj nie chce kleić. Miałem to umyć. Miałem to umyć. Dobra. Udało się. Teraz tak. Baterię sobie wepniemy później. Mam nadzieję, że wszystko widać. Poprawiony zoom. I teraz tak, zaczniemy sobie od tej tasiemki. Tak jak kończyliśmy, raczej zaczynaliśmy. Paluszkiem, ładnie. Na wyczucie. Nic na siłę, tylko młotkiem, jak to się mówi. A tutaj muszę sobie to jakoś tak ponaciągać, żeby było git. No. Tak to rób. Chcę tak to delikatnie zrobić, że aż to wszystko leci. Nie chcę gniazda uszkodzić, jak to się mówi. No chodź. A? Chyba było. No co jest? Nic nie uszkodziłem. To tak delikatnie robię, że nawet tego nie umiem wsadzić. Staram się bardzo delikatnie. O, wskoczyło. Dźwięk satysfakcji. Leciutko docisłem. Farfocle niech znikają. Ok. Teraz jedna tasiemka, ta bardziej oddalona. No chodź. Pyk. Fajny dźwięk. Jest ok. I spróbujemy baterię. Zamkniemy na próbę i zobaczymy, czy odpali. To mnie głównie interesuje. Tylko nie. O, jest jabłko. Jest pełny ekran. Troszeczkę ciśnienie zeszło. No. Nie wiadomo, w jakim stanie jest bateria. No jest ok. Kod działa. W sensie ekran działa. System karty SIM zablokowany. No i dobrze. Przełączniki działają. Teraz chyba jeszcze głośność nie działa. Wydusimy go, wyłączymy. Ok. Można powiedzieć, że do tego momentu się udało. Teraz wracamy do blaszek. Trzeba je poskręcać. Otwieramy, tak żeby tą uszczelkę nie zniszczyć, pinceta, weźmiemy sobie tą, co nie przewodzi prąd. I ona była chyba tak. No chodź.
jeszcze tak, tylko tak. Tak ono musiało być. Pyk, pasuje. Tylko coś mi jednej śrubki brakuje, coś mi się tak wydaje. Chyba jednak mi się nie wydawało, że jedną gdzieś wyteleportowałem. Super śrubokręciki. Na razie wszystko delikatnie połapię. Śrubokręcik nie lubi śrubek. Mam na szczęście tutaj neodyma. I neodym zawsze pomaga z takimi panami, którzy nie chcą za bardzo się poddawać przykręcaniu. Kawa i naprawa telefonu się nie dodaje. Okej. Pyk. 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 I teraz tak. To sadamy tu. Nie wiem, że gdzieś słyszałem jedną śrubkę i znalazłem. Dobrze słyszałem, że mi jedna poleciała. I teraz ją jeszcze musimy wprowadzić tu. Niepotrzebnie chyba to odkręcałem. Jak to zawsze, laik nie wszystko dobrze robi. I zazwyczaj za dużo rozkręca względem tego, co trzeba. Teraz tak. Mamy ściągę, bo tu została plomba, którą usunę. Żeby mi tutaj nie bruździła. Jednak ta śrubka, co tam jest, sobie wyciągnę z racji bezpieczeństwa. Jak gdzieś tam dotknie płyty, to mogę coś usmażyć, tym bardziej, że to jest pod zasilaniem już. A nie chcę tego zrobić. Chcę, żeby to urządzenie działało, jak powinno. Okej, teraz jest dylemacik mały z tego tytułu, że ta śrubka wiem, gdzie była. Nie ma problemu, jak to się mówi. Tylko, że to nie ten śrubokręt, tylko ten. Ta śrubka wiem, gdzie była. Gdzie ma przyjść. Ale mi ten śrubokręt nie chce trzymać, bo tutaj ta zasrana plomba została. Aj, Boże, Boże, Bozienko. Muszę sobie to tak lekko zmasażyć. Wydłubać ten syf, co jest w środku. Brawo. Brawo, ja. Bo to się już w ogóle nie chce trzymać. Damy sobie jeszcze raz neodymem. Trzyma się. Teraz tak, blaszka mniej więcej na pozycję. Drugim paluszkiem tak. To dziureczki. Weźmiemy sobie inną śrubkę, która od razu sama wskoczyła. I sobie złapiemy już na jeden punkt tą blaszkę, żeby mi to nie jeździło aż tak.
Będzie bezpieczniej. I tutaj przychodzi krótsza. I ta śrubka mi poleciała do środka. Teraz dwie złapałem. To będzie taka krótsza. Wszystko na spokojnie. O, teraz ta złapała. Stawiam, że ta krótka druga będzie też tam gdzieś koło płyty. Więc już będziemy mieli dwa punkty podparcia. Więc przynajmniej mi blaszka nie powinna uciekać względem otworu. Ok, mamy drugą. Ale wszystko popalcowałem, więc będzie trzeba wszystko zawsze czyścić. Tu mamy tą jedną długą. I spróbujemy ją teraz tutaj wprowadzić do środka. Złapała. Wszystko jest ok. Troszeczkę ekran muszę bardziej do siebie położyć, żeby nie naprężać taśmy. Bo nie wiadomo, co tutaj już było kopane. Jak to się mówi, mój sposób i delikatność też może nie jest najlepsza dla urządzenia. Ale ja muszę jeszcze wykopać. Teraz wiem, że trzeba skalpel sobie ogarnąć. Muszę wykopać sobie z tego tutaj, z tej śrubki, tą naklejkę. Bo mi ten śrubokręcik za grzechy nie chce tego skręcać. Też patrząc na jakość tych gratisowych narzędzi, to i tak nie mogę mieć żadnego żalu do tego, ale jest ok. Mamy skręcone wszystko. Podokręcałem. Jeszcze raz sprawdzę to, co tutaj kręciłem. A trzęsące się ręce nie pomagają. Ok, już zostawiłem ślad spotu, bo nie powiem, troszkę w stresie jestem, jak to robię. I teraz tak. Zaczynamy to wkładać. Aha. Teraz za późno. Odciski zostaną. I tak prawdopodobnie tego telefonu nigdy nie sprzedam. Bym nikomu tego nie wcisnął z ręką na sercu, że jest 100% sprawny, bo nie wiem, co tutaj się działo prędzej. Coś to pręży. Damy śrubki, pentalopy. I tutaj to. Tak samo numerek z neodymem. I aż fajnie to się skręca. Pyk. Druga śrubka. Lecimy z tematem. Teoretycznie udane. Zobaczymy teraz, tak. Uruchamia się. Jest ok. Jak to wyszło? W miarę ok. Troszkę stresa miałem. Ponad godzina. Szukanie uszczelki, która była na stole. Brawo ja. Dobra. Zablokowałem.
Ale to działa, to działa, to działa. Dobra. Chyba tyle. Dziękuję za obejrzenie. Dam później znać, czy się to udało, w sensie, czy buczenie mikrofonu znikło, czy będę musiał pisać do sprzedającego o reklamację. Jak coś, to mamy dowód, długi dowód, jak to wyglądało prędzej, co było robione. Dobrze, dziękuję za obejrzenie i za wytrwałość, jak ktoś wytrzymał do końca. Do zobaczenia. Cześć.